Vauxhall Opel Mokka 2015, wymiana tylnych klocków hamulcowych. Ściągnę sobie koło. Po ściągnięciu koła, co tutaj trzeba zrobić? Tutaj nie ma zbytnio dojścia do tej dolnej śruby, a można zacisk wyciągnąć bez demontażu. Jej odkręcamy tylko tą, to jest dziesiątka bodajże. Odchylamy zacisk i wyciągniemy sobie zacisk po prostu z tego slider pinu i z tego stworzenia pływającego i podwiesimy sobie go gdzieś. Po odkręceniu tej śruby zacisk nam po prostu wychodzi w ten sposób i tutaj możemy sobie go śmiało ściągnąć i zaraz sobie go podwiesimy, potrzebuję drugiej ręki. Teraz co zrobimy, wyciągniemy sobie po prostu klocki tutaj, na razie tam spróbujemy wytargać jedną ręką i teraz odkręcimy sobie jarzmo zacisku, jest tutaj z tyłu na dwóch śrubach, jedna śruba jest tutaj, druga śruba jest tutaj, bo bodajże 15 są i jarzmo sobie wyciągniemy na zewnątrz, wyczyścimy sobie, one tutaj nie są ze zbyt dobrego materiału, lubią sobie korodować, zwłaszcza pod tymi blaszkami, no. I teraz tak, zdemontowane jarzmo zacisku, co sobie tutaj zrobimy, wyczyścimy sobie tutaj te powierzchnie, gdzie jest prowadzenie klocków i tutaj sobie też wyczyścimy te slider piny i tak dalej i nałożymy tam nowego smaru. Tutaj ja sobie też posmaruję te miejsca pod nowe blaszki nowym smarem, znaczy smarem ceramicznym i pokażę to zaraz po wyczyszczeniu. No jak mamy wstępnie wszystko oczyszczone, tutaj ważne, żeby sobie oczyścić to, ważne, żeby sobie te wszystkie przylgnie oczyszczać, wszystkie tutaj również. Montujemy sobie przyrząd i mamy zacisk, tu jest akurat hamulec na linkę stary typ jeszcze, więc montujemy sobie przyrząd i wkręcamy tutaj, wkręcamy go, używamy przyrządu prawego, right, no i sobie to zaraz składamy dalej. No i tutaj mamy dwa różne klocki. Ten klocek, mianowicie ten klocuszek, on pójdzie na zewnętrzną stronę. Ten klocuszek z kolei z czujniczkiem pójdzie od strony wewnętrznej. One tutaj się od wewnętrznej troszeczkę szybciej zużywają, także zaraz jedziemy, montujemy jarzmo zacisku. Już przygotowane mamy, oczyszczone przylgnie też tutaj, gdzie przychodzą wszystkie te elementy obczyszczone i na śruby damy sobie niebieskiego Loctite'a i skręcimy to zaraz. Po zamontowaniu klocków zrywamy tutaj tasiemkę, a tutaj jest taka tasiemka, żeby się ładnie klock dokleił do zacisku hamulcowego, żeby to nie piszczało. Tutaj sobie jeszcze mam smar ceramiczny, to sobie poskręcam, tylko jedną śrubą mi została do skręcenia ta dziesiąteczka. Tamto oczywiście wjeżdżam tym zaciskiem i dochylam. No i to wszystko. I koło składamy i to wszystko.